ale to dobrze, bo widać mistykę, panie marszałku. Tak, tak jest. A jak tam wejdziemy, będzie dobrze. Poprawi się cmentarz górski, o którym będę mówił, idąc trochę wyżej. Tam na dole jest takie miejsce, jak pod Osterwą, nie wiem, czy na Słowacji. Ludzie zasługi się ekologiczny. Już teraz nie ma zawał, to tylko, że... leczku, nie? To wtedy to... Nie, to było co innego. A bliżej tak? Tak. No. To rzeczywiście były takie połacie kwaśne deski. Panie prezydencie, to naprawdę spotkanie na szczycie. No. Tak, się znamy 2 lata temu. Tobie też proszę bardzo. Pozdrów wszystkie orły. Idziemy. To moja wnuczka! Panie prezydencie, wszyscy szanowni, mili ludzie gór, ratownicy, przewodnicy, ci wszyscy, których góry wychowały, wszyscy ci, którzy góry kochali i kochają w dalszym ciągu. Cieszę się, że pierwszy, co prawda, turystyczno-polityczny szczyt polsko-czeski odbył się tutaj. To jest pierwszy szczyt polityczny, w którym ja uczestniczę w roli także prezydenta Polski. Cieszę się, że to może mieć wymiar także przyjaźni z ludźmi gór. Przyjaźni polsko-czeskiej, tutaj na Śnieżce. Jest coś w górach, co ludzi pociąga, jest coś w górach, co ludzi uczy, kształtuje na całe życie. Bo samo wejście na szczyt wymaga zmęczenia, wymaga wysiłku. Zawsze więc każdy sukces, poczucie siły własnej daje więcej satysfakcji, jeśli jest okupione wysiłkiem. Tak jest pewnie i w całym życiu. Że to smakuje, to cieszy, co jest okupione wysiłkiem, zmęczeniem, co daje jednak dobre, piękne efekty. Tutaj na szczytach jest i pewnie bliżej do Pana Boga, ale jest paradoksalnie bliżej także do ludzi. Stąd na ogół, przynajmniej wtedy, kiedy nie ma mgły, kiedy nie ma chmur, lepiej widać świat. Lepiej widać, jak świat jest piękny, jak ciekawy, jak niezwykły. Nawet jak są chmury, nawet jak jest mgła, wszyscy ludzie gór zawsze wiedzieli, że potem przyjdzie pogoda, że potem będzie piękny widok na doliny, na inne góry, na inne wzgórza, na inne szczyty, na innych ludzi, na cały piękny, barwny świat Boży. Także dziękuję za to wspólne przeżycie, za ten turystyczno-polityczny szczyt tutaj na Śnieżce. I z góry się cieszę na to, że razem stąd potrafimy zobaczyć piękno świata, piękno Polski, piękno Czech i piękno tego szczególnego miejsca, tych wspaniałych gór Karkonoszy. Dziękuję bardzo. Dzień wszystkich, dziękuję. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Ofertę w obis pacem. Dziś ze szczytu Śnieżki zanosimy wiele przesłań. Zaniesiemy do naszych domów. Do domów dolnośląskich, polskich, czeskich. Za homilie, które były dzisiaj wygłoszone.
chciałbym na pewno w imieniu wszystkich podziękować za słowa prezydentów, prezydenta Rzeczypospolitej, marszałka, który mówił o wielkiej solidarności we wszystkich wymiarach. To jest to, co dziś ze Śnieżkiem zniesiemy na dół. I chyba jeszcze jedno przesłanie. Wielkiej potrzeby miłości i przyjaźni między narodami. Tu na Śnieżce, między Polakami i Czechami. Do zobaczenia w przyszłym roku. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Cały samochodzie, kto zrobi? Tu? Jest. Tak? Dziękuję. Super. Dziękuję. Dziękuję.